Po 12 dniach przerwy we wtorek ma wznowić obrady Sejmik Wojewódzki. Ta blisko dwutygodniowa przerwa w posiedzeniu rozpoczętym 29 listopada została ogłoszona wbrew woli największego klubu radnych wojewódzkich. Karol Pilecki z Koalicji Obywatelskiej w taki właśnie sposób odpowiedział na próbę odwołania go z funkcji przewodniczącego Sejmiku przez radnych PiS. Sytuacja, jaką obserwujemy w podlaskim sejmiku, jest wynikiem braku jednomyślności członków tego gremium wywodzących się z Prawa i Sprawiedliwości. Podczas inauguracyjnej sesji część członków klubu PiS, mającego samodzielną większość, nie poparła własnego kandydata na przewodniczącego. W efekcie przewodniczącym sejmiku został kandydat przegranej Koalicji Obywatelskiej i od tego momentu praca radnych została skutecznie sparaliżowana przez radnych opozycji, a działania przewodniczącego Pileckiego obliczone są na utrzymanie funkcji pozwalającej mu na całkowite podporządkowanie sobie prac sejmiku. Mimo upływu kilku tygodni od wyborów samorządowych, radnym udało się zaledwie wybrać swego przewodniczącego i nowego marszałka województwa. Na proponowanym porządku obrad podpisanym przez Karola Pileckiego dwukrotnie widnieje sprawa wyboru wiceprzewodniczących sejmiku. Jest także zaplanowany wybór zarządu województwa oraz odwołanie przewodniczącego wojewódzkiego samorządu. Istnieje zatem ogromne prawdopodobieństwo, że opublikowany na Wrotach Podlasia porządek posiedzenia już na jego początku zostanie zmieniony.